Dzień dobry, jest z tej strony Pixel, a to jest Let's Play Spyro 2 Riptos Rage. Tak już przed ostatni odcinek. Mam jeszcze walkę z finałowym bossem i jeszcze mój bonusowy odcinek do speedrunnerstwa. A więc tak, dziś będziemy robić poziom, że tak powiem, techniczny. Najpierw pogadamy oczywiście z profesorkiem. This touchy gate should work perfectly with the help of your impressive orb collection. Spoko. Metropolis. Nie, to nie jest ta zraczna klanka. No i będziemy dzisiaj robić speedway. A jeżeli nam to wszystko pójdzie szybko, to kto wie, może zrobimy dzisiaj finałowego bossa. Ale nic nie obiecuję. Dobra, właściwie to mógłbym się tutaj... Wiecie co? Pokażę wam glitch dodatkowo. Ale najpierw z nim pogadajmy. One last speedway adventure for you, Spyro. It's not that expensive, you know. Ile? 200. Wiecie co? Pokażę wam pewien fajny glitch, który może wam też sporo rzeczy ułatwić. Ale też może wam was po prostu zniszczyć. Więc tak. Na razie Metropolis sobie odpuszczę. Bo powiem wam tak. Te wszystkie portale, które się pojawiają, to one są tak naprawdę pod podłogą na najzwyczajniej w świecie i się zamieniają miejscami i dlatego nie widzimy najpierw wszystkich portali. Ale tak, jademy tu. Było za pierwszym razem. Teraz tu. No jesteśmy w takim śmiesznym miejscu, czy nie? Teraz spadamy tutaj. No i musimy się tutaj przygotować, gdzie chcemy lecieć. Ja sobie polecę do Speedwaya. Bo jak już mówiłem, robimy Speedwaya wpierw. Tu gdzieś lecimy. O! Ha! No i co? No i nie straciłem kasy. Dziękuję bardzo. Tada! I właściwie powiem wam tyle, że mogłem to spokojnie zrobić z każdym speedwayem. Znaczy prawie z każdym. Poza Midday Gardens mogłem zrobić w każdym. Znaczy Midday Gardens, to jest chyba jakaś nazwa poziomu. W drugim świecie, o! Zaraz mi tu będą za słówka brać. Może ja nie pamiętam nazw światów. W każdym bądź razie. Nie wiem, czy to mi nie zepsuje czegoś. Jak BTW. Okej, tutaj myk. I myk, i oczywiście zaraz potem będziemy robić wyzwanie Huntera. Żeby było fajnie, bo to jest Hunter, jak widzicie. Nie trudno jest go znaleźć. A już tym bardziej, gdy... Najzwyczajniej w świecie wiemy, gdzie on jest. Dobra, zbytnio się teraz nie boję o czas. To nie jest jak w Isaacu, że muszę się spieszyć. No i dobra. Zrobiliśmy wszystko. Jest pięknie. Wyobraźcie mi, jak to jest, że Spyro, moja nagrywarka, nagrywa w 1080p, a takiego Ratchet & Clank Nexus w 576i. Nie, muszę sobie to obczaić jeszcze. Więc tak, mieliście zaprezentowany glitch, ale i tak go pokażę w tym moim speedrunnerskim odcinku. I nie będę tam speedrunował całej gry, tylko po prostu zademonstruję fajne triki do właśnie speedrunowania. W sumie to pójdę za nimi, bo nie wiem gdzie iść. Dobra, myk. Dobra, tutaj. Siup. No, no. All right, Spyro. Are you ready to try out my plane? I just fixed it, and I'm pretty sure it won't crash now. Crash now? Okay, Spyro, here's what you've got to do. I've got the plane on remote control, so all you have to do is hit the targets with your machine gun. Press circle to fire the gun, and use the D-pad or analog stick to aim. Spoko, właściwie jest...
jesteśmy prawie jak Space Invaders. Więc mamy 25 balonów zestrzelić. To nie jest trudne. Zawsze się możemy jeszcze jakoś uchronić. Ale no powiem wam tyle, że na bicie to było bardzo trudne. Bo ogólnie tak. Musimy jeszcze ruszając się balony, to nie ma tak prosto. I te balony chyba latają po całym poziomie, więc jak nie zniszczycie go od razu, to jeszcze możecie się... jeszcze macie jakąś szansę się odratować. Ale nie liczyłbym na to. Raczej woli się od razu wszystkie zestrzelić. Żeby wszyscy nie powtarzać czegoś. No była. No była. O nie, 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 kurde, może. Jeszcze mam szansę. Yes! Dobra, dobra. Yes! Haha! Hey, you nailed all of the targets. It must be because you had such a good pilot. Ta, jasne. No dobra, mamy już 60 orbów. A wiecie, ile nam brakuje? 4. No i dobra, mamy kolejne 400. Nie straciliśmy 200, co jest bardzo fajne. Ogólnie ten drugi poziom jest najtrudniejszy, jeżeli chodzi o speedrunowanie. Nie będę mu płacił, jestem zły. I tak możecie też się dostać od razu do Dragon Shores. Bo tak jest fajnie. Ale dobra, idziemy do Metropolis. Bo tak jest fajnie. Już mamy 7 minut. A ja nie wydałem na to ani grosz. Więc właśnie mógłbym się tak teraz do Metropolis dostać, w sensie przeskakując stamtąd i tutaj lecieć. Ogólnie to trzeba ogarnąć, gdzie jaki portal stoi, bo to też nie jest proste. Bo trzeba dokładnie w portal wejść i chyba jakieś 5 metrów w dół to jest aktualny portal. Ale dobra, mamy kasinkę. Ja się napiję herbaty, bo trochę mi zaschło w gardle, przyznam. Świnka. Nie, nie posłodzona, kurde. No i czekamy. Na autobus. Nie, chyba już z tej herbaty nie będę pił. Muszę ją posłodzić. Wiem, że niektórzy lubią gorzką herbatę. Ja do takich niestety osób nie należę. Ewentualnie może być gorzka, tylko musi być miód. Albo cytryna. Insurrection from the farms has got quite out of hand. We need someone to restore order. Find the inventor droid. She's been working on something big. No i świetnie. Mam znaleźć jakiegoś imperatora, czy gdzie co. No i dobła. With all the budget cuts, these elevators need serious work. See, this one here is stuck. I expect it would start working if you could just give it a good whack, though. Więc musimy je po prostu myknąć. Koszty w budżecie. Nie no, ale to jest akurat fajne. Przez te całe koszty w budżecie ta winda nie działa. W ogóle ktoś mi niedawno powiedział, że mój głos strasznie brzmi robotycznie. Nie wiedziałem, czy się obrazić, czy właściwie być dumny z tego. Nie wiem, powiedzcie mi, czy chcielibyście mieć głos robotyczny? Nie no. No ja szczerze powiedziawszy, nie obraziłem się przez to, ale... I było mi z tego powodu dobrze, bo jak byłem mały, zawsze chciałem dopasować się do robotycznych postaci z kreskówek. To znaczy, już nawet nie postaci emo, tylko... Bo ogólnie taka ciekawostka, że ja strasznie lubię postaci emo w kreskówkach i w grach. Między innymi dlatego moją ulubioną postacią zaraz po Soniku jest Shadow. W Soniku, więc no. Oraz... co? Moimi ulubionymi postaciami są właśnie postacie emo. Często je wolałem naśladować. Natomiast
Natomiast... Aha, synchronizacja. Dół, góra, dół, góra, dół, góra, dół, góra. Spoko. As you can see, a vicious ox has taken over our armory. We thought that freezing the walkway would keep animals out. The ox is very tough. I advise using the bombs against it, and it'll probably take several bombs at that. Dobra, więc musimy najzwyczajniej w świecie pokonać tego byka. A jak? Bombami! To jest najprostsza rzecz. No serio, ludzie, tu można tak tego bossa łatwo przejść, ale to jest taki mini boss właściwie, bo easy jest. No. Więc jak po prostu stwierdzicie, że nie dacie rady odbić tej bomby, to po prostu schodzicie z lodu, kurde. I możecie zawsze bombę odbić stąd. Ej, no to już była hamowa. To już była hamowa. To jest taka czysta hamowa. O kurde! Teraz zginę. Ale wiecie, co jest też dobre, że ten boss, tak technicznie rzecz biorąc, zapisuje mu się stan zdrowia. Excellent work, Dragon. We can now defend our city properly. Take this visually pleasing reward. Visually pleasing reward, czyli nagroda, która ładnie wygląda. Coś w tym stylu. Dla ludzi nie znających angielskiego. Bo chciałem ogólnie kiedyś, jak zaczynałem ten let's play, chciałem tłumaczyć wszystko. Tak samo jak to było z Sonicem, to jest Sonicem Adventure DX, jak na razie. Bo oczywiście bo teraz już każdy tego Sonica będę tłumaczył. Jak się okazało, nikt nie chciał, jeszcze dzisiaj spojrzę, tłumaczenia Ratcheta i Clanka. A Spyro to właśnie też nie jestem pewien, więc jeżeli oglądasz Spyro, drogi widzu, i chcesz, aby ta seria była tłumaczona, możesz to napisać. Wyślij komentarz o treści, czy chcesz, albo czy nie chcesz, tłumaczenia w Spyro na numer do użytkownika Pixel. Na serio. To nie ma tyle wysiłku. Ty też możesz pomóc. Nie, to jest takie głupie, ja nie mogę. Pomidor, masz ode mnie pozwolenie na napisanie tego w komentarzu, co mi ostatnio mówiłeś. Jak ja mówiłem, że mam downa. Znaczy teraz mam downa, ale no Pomidor będzie wiedział, co mi chodzi. Michał Pomidor, jak zwał, tak zwał. Znaczy, jak wy go znacie, tak wy mówicie, bo... Więc ja do niego mówię Michał. A wy też możecie mówić Michał. W końcu jest zapytaj... co? Pogadajmy z Michałem, o. Coś tu ciekawego było. A! Tu jest chyba jakiś usunięty przedmiot, bo jak widzicie... Coś było, jak widzicie odbiłem się od... O, właśnie. Odbiłem się od czegoś i jeszcze coś tu było, nie mogłem skoczyć. O! No i co tu jest? Coś tu było usunięte, na 100%. Coś tu było usunięte, ale została... tego geometria, znaczy geometria. Kolizja. Jak to jest? Tu chyba po prostu założę się, że jakiś filar lub coś. Gdyż czuję wibracje w kontrolerze, jak przez to przechodzę, więc... Nie wiem, o co właściwie chodzi. Ale dobra, lećmy wreszcie z tym programem. Już mam 14 minut, jak bym to zrobiliśmy praktycznie. A tutaj. Zapomniałem, że ta winda jest... jest wymagana do przejścia poziomu. I ogólnie, jeżeli załatwicie tych wszystkich bez... znaczy z kodami, w sensie... nie wiem...
flyhack i te sprawy, to ona będzie miała inny dialog niż teraz. Dobra. Dobra, ludzie, więc to sobie za chwilę dokończymy. Więc. I cięcie malutkie, więc zobaczymy się za chwilę, ewentualnie damy jakieś 2 godziny. Więc za chwilę się zobaczymy. No i widzimy się z powrotem. Witam was. Dla was to była jakaś sekunda, dla mnie to było jakieś 3 godziny, ale na początek mała synchronizacja. Bo. Dół, góra. Okej, to mi wystarczy. Tak. No. Więc dobra, tutaj mamy zadanie, by te owce, które są w statkach UFO. Taka mała ciekawostka. UFO to jest skrót od Undefined Flying Object. Tak dla ludzi, którzy się interesują, co to właśnie znaczy, bo wiem, że wiele ludzi, którzy na przykład nie umieją angielskiego, nie wiem w ogóle jak można mówić angielskie, ale dobra, w sensie, że nie rozumieją słów po angielsku, to UFO to jest Undefined Flying Object, czyli niezidentyfikowany obiekt latający. Ale to już chyba każdy wie. Więc w teorii polska nazwa to powinna być niezidentyfikowany obiekt latający. NOW. Nie, NOL. Mhm. A teraz nie mówimy UFO, tylko NOL. Więc te owce w NOLu. Boże, to dziwnie brzmi. Wymyśliłem skrót i on dziwnie brzmi. No w sumie nas z czegoś się po mnie porywać. Dobra. I myk. Excellent work. You knocked those sheep right out of the sky. This orb device is proof of your skill. Orb device. Dobra, to jest trzecia najlepsza. I knew it. Those first sheep sent out a distress call. The next wave of saucers is incoming. Dobra. I dobra, teraz już trochę więcej jest ich w NOLu. Owiec w NOLu. No i to już jest ostatni orb, jaki robiłem w tej grze. Ale niestety ten odcinek nie będzie ostatnim. Ponieważ jeszcze czekają nas dwa odcinki, czyli pierwszy z pokonaniem finałowego bossa i przejściem gry. Drugi jest dodatkowym, czyli speedrunnerskim odcinkiem. Żebym wam wyjaśniał zasady speedrunnerstwa i będę wam mówił, pokazywał jakieś triki. Dobra. Jakiś następny gdzieś tu jest? Są dwa. Nie wiem, czy one są. Nie, to jeszcze nie są naprowadzające. Bo są jeszcze takie naprowadzające, tylko nie jestem pewien, gdzie one były. Przecież może to już Spyro 3 było. To dopiero w Spyro 3 było? Nie sądzę. Nice flying, Airman. You've proven the genius of my double power-up invention. Here, keep this to commemorate your victory. Dobra. 64/64. Wiesz, co to znaczy? To znaczy, że wszystkie orby zostały skolekcjonowane. Ale mi coś jeszcze tu nie pasuje. No właśnie, 78/400. To znaczy 378/400. Tak się właśnie zastanawiam. Gdzie jeszcze jest to polecenie? Tak mówiąc. Tak się, żeby ja się zastanawiam.
Ale na serio, ludzie, kiedy będziecie to hakami, przejdziecie te orby, to będziecie mieli inny komunikat. Nie wkleję wam, bo chcę od razu to wyedytować i mieć do wysłania. Ale wczesny. Ewentualnie mogę wam podlinkować, nie wiem, w komentarzu pod filmem. Albo po prostu zmienię opis i tyle. Jeżeli naprawdę chcecie, bo chyba jest na YouTubie filmik przedstawiający to. Ale jest tak... Właśnie, jestem idiotą. Nie, to nie, tu nawet jest chyba. Dobra, więc musimy się trochę cofnąć w tym poziomie. Myk! Ja tutaj byłem w stanie. A, dobra. Dobra. Szybciej, bo wiem, o co chodzi. Metropolis complete. Lecz ja chcę coś jeszcze zrobić. Tak na koniec. Ta bomba w ogóle. Ale tak, ja chciałbym coś zrobić, Ja chciałem tu skoczyć. Chcę się do tej bomby dostać, zobaczyć, czy się dają. Lol, to nie jest stały obiekt. O mój Boże. W każdym bądź razie. No właśnie, jest tu trik, żeby się przedostać całą tą drogę. Od razu. Nie wiem, po co by to komu było, ale wiem, że raz mi się udało zrobić to tak, że przeszedłem do tego poziomu. Znaczy, przeszedłem do tego poziomu. I nie, to brzmi. Że... No... No kurde, chcę się tam wbić tym sposobem. Wchodzenie normalnym sposobem jest passe. Dobra. Też przecież mogę jeszcze tu. Tutaj pamiętam, że raz wlazłem. Jeszcze w tym odcinku. O! No i my. Dziękuję bardzo. Więc były dwie synchronizacje w tym odcinku. Były glitche. Było wszystko. No i to się nazywa piękny odcinek. Więc odcinek chyba ma jakieś 21 minut? Coś było tego? No i dobra, nasz ziomek cały czas czeka na pociąg. Albo autobus, nie, metro. Czyli pociąg. Spóźnię się, no kurde, spóźnię się, no i znowu szef mnie opieprzy. No, prawie jak każdy film Smosh. Się kończy. Ale smutne to było. Buu, ej. To już było niefajne. Zgłaszam protest. To było niefajne. To dzieci mogły oglądać, hello. Albo dzieci w dorosłych mężczyznach, o. Albo panie. Też to uwzględniam, że panie mnie mogą też oglądać. Co jest fajne. Dobra, więc w każdym razie, mała moja refleksja na koniec. Więc dzięki wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało. Na razie, cześć. Papa, pa. I się biorę za edycję tego pociętego materiału. Papa! Pa.